mi pani napisała, że niewłaściwe Nie zapytań. panie burmistrzu, napisałam panu, no i okazało się, że dziwnie zginęły wam dzienniki budowy. Proszę panią, no właśnie, to też jest dziwne i tak jak pani słusznie zauważyła, kwerenda, czyli poszukiwanie trwa, ponieważ przez te 10 miesięcy, kiedy nie było mnie w urzędzie, nie tylko tego dokumentu zginęło nie ma. Panu. Nie tylko tego dokumentu mnie nie ma, ale dziennik budowy był potrzebny i jak już pani tak się wyspecjalizowała w prawie budowlanym również, nadzorowi budowlanemu do wydania pozwolenia na użytkowanie. Więc to nie jest tak, że jego nie było i nadzór go nie miał, żeby wydać pozwolenie na użytkowanie. Nadzór wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu i na podstawie tego została zawarta właściwa umowa pomiędzy Urzędem Miasta a stowarzyszeniem, na podstawie której stowarzyszenie prowadzi tam zajęcia. Właściwa. Czyli z tego pan... Faktem jest, to ostatnie zdanie, faktem jest, że nie ma protokołu przekazania obiektu, ponieważ taki nie był potrzebny, ponieważ był to obiekt nowy. Protokoły generalnie stosuje się wtedy, kiedy jest obiekt używany, trzeba spisać, nie wiem, liczniki, wodomierz, coś tam. Tu był 30 chyba z tego co pamiętam, czy 20 któregoś było, sierpnia było pozwolenie na użytkowanie, wszystkie odbiory, przyjechał PINT, powiedział jest OK, została zawarta właściwa umowa między gminą a stowarzyszeniem i na podstawie tej umowy stowarzyszenie funkcjonowało w szkole. I ja bardzo proszę, żeby precyzyjnie